Cześć, witajcie moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym już openingowym filmiku, ale dzisiaj praktycznie nic dla mnie. Praktycznie nic. Wszystko mam do rozdania, moi drodzy, naprawdę wszystko mam do rozdania. Mam do rozdania 6 albo 7, a 7, nie zależy mi. Rozdam wam wszystkie 7 kluczy. 5 z nich dostałem od platformy Losowe Granie właśnie po to, by wam rozdać, i to jest niepodważalne, ale 2 pozostałe, w sumie 1 wygenerowaliście wy za pomocą tutaj tych punktów. Gdzie to jest moje konto? Tutaj, aha, tutaj o. Do ładowania, przez to, że weszliście przez mój link polecający, który macie u samej góry teraz w opisie, też możecie tam wchodzić i wiecie, no, rejestrujecie się i kupujecie sobie gierkę za SMS-a, no i wtedy ja dostaję punkty, będzie więcej punktów, będzie więcej losowań i kody polecą oczywiście z tych punktów do was. Tu chyba ich na razie wygenerowaliście 8, coś takiego, i 0,66, nie wiem za co, no czyli praktycznie jedną grę, a następną ja doładowałem troszeczkę punktów za nowe opcje, czyli za pomocą chyba konta, tak? Konta, bo PayPala jeszcze nie łapię. Chciałem PayPalem, ale zrobiłem to za pomocą konta, ale za niedługo PayPal też ma być. No i słuchajcie, mamy 7 kluczy. Robimy to tak, że... Aha, jeszcze na koniec. Tu są klucze, zaraz będą wykorzystane, więc nie macie nawet co szybko wpisywać, bo to i tak nic nie pomoże, bo one są już wykorzystane. Już dawno, dawno. Słuchajcie, jeszcze na koniec robimy, gdzie to tu jest? Tu. To, bo pisałem, że pod koniec, to znaczy na kolejnym openingowym filmiku będzie losowanie tego Crysisa. No zrobiłem konkurs z tego względu, że naprawdę ilością wyświetleń wszystkie openingi, ten i ten, powalają. Serio, jest bardzo, bardzo dużo wyświetleń pod nimi, szczególnie pod tym drugim. Nie wiem, co on takiego w sobie ma, ale coś więcej niż te pozostałe, ale może miniaturka się wam spodobała i wszyscy klikają. Nie wiem, ale słuchajcie, no i z tego względu, na jednym bezdechu to zrobiłem, zauważyliście? Jak nie, to przewincie i wyłapcie to. Z tego względu, że jest dużo wyświetleń, postanowiłem zrobić dodatkowy konkurs. Tu przed chwilą był konkurs, na co ja to dzisiaj rano nagrywałem. Na Grid Autosport wygrała dziewczyna, czy... No bardzo fajnie, mój faworyt osobiście. Przeglądałem listę, ją zauważyłem i potem tak szczęśliwie los chciał, że na nią wypadło. Co to jest? Możesz robić losowania na random.org, będzie sprawiedliwiej. Aha, bo wygrała Paulina, już jest niesprawiedliwie. Jest bardzo sprawiedliwie. Moja ręka jest tak sprawiedliwa, że nawet... No. Nie macie pojęcia. Dobra, i losowanie tutaj tego, gdzie to jest? A, fajnie, że tego monitora macie nie nagrywanego. Ja tu wpierniczyłem wszystko, co nie chcę mieć nagrane. Mamy tutaj. Dobra, robimy tak, że ja to losuję. Ja to losuję, a potem, tak jak wam tutaj napisałem na Facebookach, że warto być dostępnym, gdzie to jest tu? Dostępnym przez najbliższe 30 będę nagrywał openingi i wszyscy, którzy są, traktor jedzie ulicą. Wszyscy, którzy są tutaj, wyłapaliście? Zaraz będzie głośniej. Teraz się nasila. Teraz. Że słucham muzykę, słyszę muzykę, ale tam jedzie traktor. Wszyscy, którzy są tutaj na tej liście, F5 dodatkowo, oprócz pana Marcina Buczyńskiego, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, i ty nie masz szans, trudno. Trudno, nie masz szans. Wszyscy, którzy są tutaj, mają opcję, no, wygrania, bo będę losował, oczywiście, randomowo. Robimy tak, losowe granie, losuj grę. Najpierw, no chcę losować, losuj grę, ale nie chcę za pomocą punktów, tylko chcę za pomocą kodu. Aha, no dobra, no to za pomocą punktów najpierw. Pierwszy, no coś fajnego, uwaga. No ej, co, strasznie długo doleci, moje... To się ma zamiar zatrzymać? Co mamy, ej, dlaczego nie Roche? Dlaczego nie Assassin's Creed? Dlaczego? Why? Mamy Biology Battle. Proszę bardzo. Twój losowy klucz na Biology Battle. Ctrl C. Facebooki. Tutaj mamy odpalony fanpage, nie wchodzę na swój prywatny profil, bo tu różne rzeczy, naprawdę mam was wszystkich znajomych. I takie rzeczy, które się tam czasem pojawiają, to mnie niszczy.
Ale słuchajcie, dobra. Zamknięte oczy i ta osoba. Kto to jest? Daniel Hołda wygrywa pierwszy klucz. Klucz z odcinku. Proszę bardzo. Ja teraz bardzo chętnie chciałbym dojść do tego, jak losować grę za pomocą kodu, który dostałem. Losuj grę. Tu. Losowe granie F5. Stan twojego konta wynosi nope, ale ja chcę wpisać kod gdzieś. Dobra, moi drodzy, ogarnąłem to, jestem tak zajebisty, że to ogarnąłem. Wystarczy być wylogowanym po to, by wpisywać kody, a nie losować za pomocą punktów. Ale to nic, jeszcze raz wam przypominam, że punkty zdobywam dzięki wam z tego linku polecającego, który jest tam w opisie zaraz pod spodem. Możecie się rejestrować, kupować gry, ja wtedy dostanę punkty i będą randomowe gry dla was. Ale zanim się wylogujemy, to jeszcze mamy 13 punktów, 10 z nich. Zróbmy to. Proszę. Tym razem, to teoretycznie jest za mój hajs teraz. Co za mój hajs? Derek Mater. Ja muszę zobaczyć. Derek Mater. I w ogóle, chciałem dzisiaj troszeczkę tak, żeby mi podbijało na tym odcinku, wiecie. Ja miałem taki fazę na początku przed przywitaniem, że zrobiłbym to jakoś inaczej, ale dałem sobie spokój. Derek Mater, ale ja chcę PC i zobaczyć co to. Czy to jest taka platformówka bardziej? Tak mi się wydaje. Dobra, mamy ten kod. Mamy ten kod. Dark Mater, Ctrl C, Ctrl V. Mówiłem! Tak jak ja nie wyrabiam. Nie było mnie dwa dni. Na Facebook jest tak zarzucany wiadomościami, że naprawdę ja was bardzo serdecznie przepraszam, że od razu nie odpisuję, ale... Tak, myślałem, że będę dawał radę, tak mnie to zaskoczyło, że nie. Dobra, next, odświeżę, żeby nie było, czat będzie odświeżony na nowo, kto tam teraz jest. Aha, tutaj, dobra. Jedziemy, tak, kręcę tym, teraz może coś na dole i ta osoba. Kto to jest? Michał Kuczko, trzymaj. Kot z odcinku. Proszę bardzo, wygrałeś, trzymaleczko. Dobra, to teraz robimy tak, że mam w końcu te 5 kodów, które dostałem od platformy Losowe Granie i robimy tak. Moje konto niestety zostało tylko 3.66 punkta. Tu macie link, ten, on jest w opisie, możecie się rejestrować. No i wyloguj, tak, wyloguj jest tutaj, proszę bardzo, wyloguj. I zrobimy tak, wprowadź kod zwrotny, twój adres e-mail, xcandy, jesteśmy, losujemy, mamy 5 kodów. Wiecie co nas czeka? Może nas czeka GTA, może nas czeka fajne gry, a w ogóle tak, czekajcie, to sobie jeszcze skopiuję do tymczasowej, zobaczmy, baza gier, bo tak nigdy do końca tego nie przyglądaliśmy, ale tu jest pełno oczywiście, no fajnych gierek, oczywiście też pełno tych pozostałych, ale serio, może tu coś ubijemy. Grand Theft Auto, Dragon Age, Dirt Rally, Rust, pełno jest gierek, Hitman. Dobra, róbmy to. Losuj grę. Losuj grę. Dawaj. To się uda. Co to? Storm in a teacup. Storm in the teacup. Wiecie co, ja sobie wyłączę tu, wyłączę radio, bo puściłem tak, żeby mi cokolwiek leciało, ale chcę, żebyście słyszeli ten dźwięk tykania. Storm in the teacup. Ctrl C, Ctrl V. Kod z odcinku, znowu F5, tak żeby ktoś dostał, proszę, ktokolwiek, dawaj, cyk, tu teraz może gdzieś na środku, nie wiem czy się udało, ta osoba, kto to jest? Jakub Krzymieński, trzymaj, kod z odcinku, okej, lecimy dalej, drugi, zobaczymy co tu ustrzelimy w tym momencie, losowe granie, F5, tak, i xCandy, może tym razem. Gothic 3 na początku. I zauważyliście, że z kodów to losowanie trwa krócej? Pitiri 1977, a jump and run dispotia. Pitiri, ja z czystej ciekawości chcę zobaczyć co to za gra. Dziękuję, o stary, dziękuję, no homo. Dobra, never mind, F5 i jeszcze raz again. Coś te, aha, bo ja ściągam na... Dobra, nieważne. Jeszcze raz, cyk, ta osoba. Kto to jest? Kuba Zarębski, kod z odcinku. Trzymaj. Dobra, ja chcę zobaczyć co to za gra. Ja po prostu jestem ciekaw co to jest Pitiri.
Pitiri. Aha, no i chciałem jeszcze powiedzieć, że nie macie co wpisywać tych kodów u siebie, bo ja ten odcinek wypuściłem dopiero wtedy, gdy na 100% byłem pewny, że wszystkie osoby, platformówka kolejna, ale wydaje się całkiem naprawdę spoko. Naprawdę wszystkie osoby, które wygrały, że na pewno użyły tego kodu i o to jestem 100% pewny, więc lecimy dalej. Next. Jeszcze 3 pozostały. Pozostały jeszcze 3. Aha, i ktoś z was wysłał mi kod, żebym go rozdał. Tylko, że naprawdę w tym chaosie nie mogłem tego znaleźć. I rozdam ten kod, jak będzie steamowskie, będą steamowskie klucze i będę się bawił w steamowe losowanie. Ale prosiłbym bardzo jeszcze raz tą osobę, niech mi napisze. I ja sobie wtedy to zapiszę gdzieś w notatniku, a nie na Facebookach, bo tam myślałem, że to znajdę, ale po tym jak zobaczyłem, że jest ponad 50 wiadomości, na niektóre już zdążyłem odpisać, ale to stwierdziłem, że tego nie znajdę, więc bardzo serdecznie proszę tą osobę, niech napisze jeszcze raz mi o tym. Losuj grę! Dlaczego mój e-mail to jest X? Zamknąłem oczy. Nie patrzę. Wy już o tym wiecie. Nie patrzę. To tak jak w horrorach. Przez taką szparkę to i tak nie pomaga i tak się widzę. Space Trader, czy my tej gry czasem już skądś nie znamy? Z poprzedniego openingu miałem 2 klucze i w 2 kluczach wypadło Space Trader. No ale dobra, to mi na pewno niepotrzebne. Tego na pewno dla siebie nie zatrzymam, zresztą tak jak wszystkich pozostałych. To rozdam po raz kolejny. Mam nadzieję, że nie trafię F5, żeby nie było. Tu już się wiadomości kolejne pojawia. Dobra, cyk, może ktoś u góry, może jakaś dziewczyna, może ktoś tu jest, ta osoba. Dominik Andrusieczko. Trzymaj, co? Aha. Coś tu pisaliśmy, a to nie jest czasem ze zdrapek gościu? Tak mi się wydaje, tak, to jest gościu, na którego kanale jest jedna moja zdrapka, z tego wycięta z odcinku u mnie ze zdrapek. I ogólnie odnośnie zdrapek nie wiem, czy to się pojawi, jakoś mi to za bardzo nie leży. Jeśli chcecie, to piszcie oczywiście, ja rozważę te opcje, ale pod zdrapkami nie jest dużo wyświetleń, jakoś za bardzo się wam to chyba nie podoba, ja też nie wiem, to tak nie pasuje zdrapki, nie wiem, kod z odcinku, trzymaj. Wygrałeś. Okej, next, raczej przedostatnia opcja, tak, przedostatnia opcja, może tym razem coś takiego, co urwie nam dupę, zobaczymy, wprowadź swój kod xcandy, żeby nie było, i losuj grę. Troszeczkę dziwne, że jak się zalogujemy, nie znalazłem tej opcji tego takiego rozlosowywania, bo te kody wtedy by były przypisywane do naszego konta, bo tam jest takie coś. Przepraszam bardzo, ale zjadłem jajecznicę i popiłem wodą gazowaną. No po prostu kurwa, no nie! Tam jest takie coś, że właśnie zrozumiałem to, co powiedziałem. Takie coś, że skup się stary. Właśnie mam fazę. Co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że tam jest takie coś jak baza wylosowanych gier. O to dokładnie mi chodziło. Losujemy następny. To się musi udać. To się musi Sick Brick. Zobaczymy, co to takiego. Ambitnie PC. A ja zawsze tu muszę PC przypisywać przy takich gierach. Jest postęp. Ale o co tu? Aha. Ja grałem w podobną grę, tylko jak ona się nazywała? Z piłą mechaniczną można chodzić. Może o GTA mi chodziło. Dobra, next. Przepraszam, tak, żebym ten kod na pewno rozdał, żeby mi się czasem nie zapomniało. Serio, tak, serio wygrałeś. Boom, headshot. Okej, next. Z zamkniętymi oczyma. Może teraz coś, przepraszam, coś nacisnąłem głupiego. Nie? Dobra, teraz może coś na dole. Ta osoba, albo nie wiem, czy to jest na dole. Dominik Niziołek. Trzymaj. Kod z odcinku. Wygrałeś. S. Dziękuję. Moi drodzy, ta chwila. Ta ostatnia chwila, w której to przyszła pora na kod 4C988Y. Kontrol C. Losowe granie. F5. Szybka wysyłka, twoja gra już do ciebie jedzie. Uwaga. Xcandy.
Moi drodzy, to jest mój detektor, na pewno teraz to wymyśliłem. Pewno głupio to wygląda, tak, mam to niepodpięte. Ale to się musi udać. Urwie nam... Tam było GTA! Co mamy? Trials... Co? Jeszcze raz. Arius Heim. Co to jest Arius Heim? Moi drodzy, może nam nie wydropiły te kody wszystkie tak, jakbyśmy chcieli, ale... Nie jest źle. Następnym razem, mam nadzieję, będzie o wiele. Poradnik, aktywacja produktów Steam. Tu sobie wchodzicie, aktywuj produkt. Darmowa na Origin, też tam wiecie. No, może w końcu jakiś The Forest czy coś innego. Ja wiem, że to wypada rzadko. No zresztą tak jak w tych skrzynkach ze Steamu na g2.com, które kupuję. Tam też... Nie wiem, czy się w ogóle zdarzy, że coś dobrego wydropi. Ale Counter-Strike by tu mógł... A jest Counter-Strike w bazie gier? Pokażcie. No teraz to raczej nie znajdę, ale jest. Counter-Strike Global Offensive. Jest. Proszę, jest. Mogłoby dropnąć. Dobra, ale ostatni kod, który zaznaczyłem, przynajmniej tak mi się wydaje, że zaznaczyłem, ale zaznaczyłem. Czekajcie, zobaczmy, czy go na pewno zaznaczyłem. Arius Heim. Tak, 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 bo nie chciałem drugi raz wkleić tego samego komuś innemu, bo bym miał pewnie w kontrolce poprzedni kod. Nieważne. I ostatnia osoba. Ta osoba. Arek Nowak. Proszę bardzo. Coś tu gadaliśmy. Ctrl F. Kod z odcinku. Wygrałeś. Okej. Okay. To by było, moi drodzy, na tyle. Tak właśnie na koniec myślę, czy jeszcze coś wam chciałem powiedzieć. Aha! Konkurs openingu na Crysis 2. Crysis 2 to... Jeszcze chciałem wam powiedzieć, że w opisie także macie linki do na przykład 5 randomowych kluczy Steam, do 10, wszystko jest w opisie, możecie sobie tam iść i wszystko to, co ja dostanę za to, że wy wejdziecie przez te refy, co prawda to są sprawy groszowe, ale wszystko raczej przeznaczam na to, żeby kupić kody dla was, czy też na konkursy, czy też to będzie na platformę losowe... ziomek ogląda na TV-ku mój odcinek z Cradle. To jest najprawdopodobniej drugi odcinek. Tak, bo w pierwszym nie byliśmy na placu zabaw. To jest drugi odcinek i tam sobie idziemy na plac zabaw i ogólnie jest fajnie. Właśnie mam zamiar nagrywać trzeci. Nie wiem, co się nim będzie działo. Mam nadzieję, że coś ciekawego. Także pozdro. Lista udostępnień 67, F5. Było 66 z tego, co wiem, jak zacząłem nagrywać. Niech się to załaduje. Jeszcze jest takie coś, że jak udostępnicie i udostępnienie potem sprywatyzujecie, tak zwanie, jak ja to mówię, że dacie go na prywatne, to ono tu nie jest dostępne, tak jak to jest napisane na dole. Niektóre posty mogą zostać wyświetlone, nie mogą zostać wyświetlone ze względu na ich prywatność. Ustawienia prywatności, czy jeden key. Musicie wszystko mieć publiczne i udostępnione, tak żebym ja, wchodząc na przykład na waszą tablicę, miał to widoczne, tak? Ja znowu zaczynam dużo gadać, a nie powinienem. Zróbmy tak, dlaczego? Zróbmy tak, że teraz znowu zamykam oczy na wysokości tej osoby, która wypadnie, to jest. I tak, dobra, góra, dół, góra, dół, góra, ble, nie wiem, góra sama, prawdopodobnie teraz trochę dół. Wyłączyłem to dziwne coś. Teraz jeżdżę myszką na drugi ekran, myszka spierniczyła, wracam tu. I coś takiego, ta osoba. Kto to jest? Oliwiel Aleksander Turek wygrywa kod na... Pokaż, chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Najpierw cię dodam do znajomych, wiadomość. Trzymaj kod z konkursu na Crysis 2. Aha, czekajcie, teraz mu tego nie wyślę, bo ja ten kod mam gdzieś tam w notatniku. To mu to wyślę potem. Oliwiel Aleksander Turek, no na pewno się wyślę, bo będę o tobie pamiętał. Zaraz po odcinku. Widzę, że tu coś... Aboni. No, widzicie, udostępnił, widać to na jego tablicy. Nie jest to sprywatyzowane, bo można też zrobić tak, że na przykład tutaj wchodzę i chyba ukryj na osi czasu, czy jakieś mam ustawienia prywatne. 577 znajomych. No, nie załapaliście się. Troszeczkę za późno. Trudno. Ale na kolejnym już będziecie. Dobra, słuchajcie, to chyba wszystko tyle. To wszystko tyle, tak. Tak mam nadzieję, że to wszystko. Wszystkim zwycięzcom gratuluję.
opening, mam nadzieję, był fajny, że fajnie się oglądało. Teraz zobaczcie jeszcze na te pozostałe trzy. No i widzimy się w kolejnych odcineczkach, najprawdopodobniej w Cradle, bądź też w CSGO, bądź też na live, którego w końcu mam zamiar zrobić. Wszystko jest po prostu zepsute tym, że teraz dwa poprzednie dni, jutro i w niedzielę, muszę iść do pracy. Osoby niestety zachorowały i nie ma kto pracować, no i mi się też wszystko wali, bo YouTube'ów nie mogę robić tak, jakbym chciał, tak przynajmniej. Wiecie, regularnie, że to wszystko, co sobie zaplanowałem, to jest i no to nie zależy ode mnie, muszę iść i trudno, tak by była kicha, by mnie chyba wyjebali i nie było opinii tylko. Dobra, teraz to tyle, trzymaj.